bardzo trudne starty przy pomocy chorągiewki. Nie ma start maszyny? Ruszyły! Kapitalny start w tej chwili prowadzi French Pal. Na drugiej pozycji jest Brutal Force. Na ostatniej stawie French Pal prowadzi. Na drugim miejscu galopuje Caridja. Wejście w zakręt. Jeszcze do celownika zostało 1700 metrów. French Pal na drugiej pozycji galopuje Caridja. Konie na drugiej, trzeciej, czwartej pozycji mocno zgrupowane. French Pal ucieka, ma przewagę, ale niewielką, dwie, trzy długości. French Pal, Caridja, Brutal Force, Save poprawiła. Na ostatniej pozycji Entuzjazm, wejście na przeciwległą prostą. French Pal z przewagą, ale niewielką, ma przewagę, dwie, trzy długości. Na drugiej pozycji galopuje Caridja, blisko, ale tam się zmieniają pozycjami. Drugi, trzeci, czwarty razem na ostatniej pozycji Entuzjazm, na przedostatniej Save galopuje, ale do celownika jeszcze zostało sporo terenu. French Pal nadal na czele stawki. Na drugiej pozycji galopuje w tej chwili Nikow Instinct, ale to wszystko razem bardzo blisko. French Pal nadal prowadzi, ucieka, czy wytrzyma do celownika? Jeszcze jest sporo terenu, zakręt. French Pal, Nikow Instinct jest na drugiej pozycji, tam blisko Caridja, odpak Brutal Force. French Pal na czele, nadal na czele, ma przewagę, ale już ta przewaga została nieco zlikwidowana. French Pal nadal na czele, Caridja, Nikow Instinct, Entuzjazm i Save. Za chwilę wyjście na końcową prostą, ale jeszcze do celownika jest trochę metrów. French Pal prowadzi, French Pal, Caridja, Nikow Instinct i wyjście na prostą wyprowadza French Pal, Nikow Instinct i Caridja. Walka nieprawdopodobna, French Pal otrzyma je przewagę, ale tam zostaje mocno atakowany przez świnią czującą Caridją przy bandzie Entuzjazm. French Pal utrzymuje prowadzenie, French Pal jest na pierwszej pozycji, walka o drugie miejsce, French Pal tego wyścigu już nie przegraje celownik. French Pal, Entuzjazm, Caridja, Nikow Instinct, Save i Brutal Force. Proszę Państwa, nie ma sensacji. Faworyt wygrał, French Pal, trenowany przez Andrzeja Walickiego, dosiadany przez starszego ucznia Marka Brzezinę z Czech.